Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Oczywiście jest takie marzenie, że samorząd to jest taka organizacja, która na czele której stoi gospodarz wybrany w jednomandatowym okręgu wyborczym. To jest gospodarz, który poza światem własnej gminy, własnego powiatu czy miasta nie widzi trosk innych, czyli politycznych. Wyciągnięcie z polityki samorządów jest celem samym w sobie. I tak sobie wyobrażam, że w tym marzeniu, w którym burmistrzowie i prezydenci zajmują się jedynie sprawami swoich mieszkańców, jest ten moment, kiedy siada się do stołu razem ze swoją radą i tworzy się budżet. I ta ustawa wydaje się, że idzie w dobrym kierunku, bowiem nie ma tam już punktu, ile dadzą albo nie dadzą. Budżet miasta, gminy, wsi musi na pewnych pewnikach się opierać, czyli mamy własne dochody. Ja tutaj jako przedsiębiorca widzę bardzo duży pozytyw przerzucenia dochodów właśnie na CIT, na PIT, dlatego że miasta być może wtedy zaczną dbać o własnych przedsiębiorców, zaczną bardziej widzieć sens w utrzymywaniu ich i będą bardziej poważnie ich traktować. To jest dobry kierunek, proszę Państwa. Co do Janosika, no to chcę powiedzieć, że nie może być tak, że Warszawa bierze kredyty po to, żeby płacić czy spłacać Janosika. To rozwiązanie jest, wydaje się, jednak rozsądne. I powiem tylko tyle, że wyrównywanie szans tak, ale bez bzdur bardzo proszę, bo pan minister tutaj łaskawiak porównywał dochody na mieszkańca Warszawy i jakiejś tam gminy, no to zabrakło mi jeszcze żądania, żeby w tej gminie metro było. No nie da się po prostu porównywać takich dochodów, bo warszawiacy mają zupełnie inne koszty życia. Nie można bezwzględnie wyciągać jednego wskaźnika, żeby go porównywać na inne regiony Warszawy. Jako warszawiak muszę powiedzieć, że Warszawa jest bardzo droga. Zresztą Państwo tutaj parę dni w miesiącu jesteście i zapewne po sklepach chodzicie, to widzicie. Co do istoty, Kukiz 15 zapewne będzie popierał tą ustawę, dlatego że samorządy powinny być niezależne i powinny być samorządne. Powinny mieć własne dochody bez uzależniania ich od jaśnie pana, jakim jest pan premier czy jakiś inny. Już nie będę tutaj dywagował o tym, z jakiego pochodzi ugrupowania. Samorządy, proszę państwa, to jest polskość, to jest nasza tradycja narodowa, nasze województwa, nasze powiaty i tak dalej, i tak dalej. One powinny być autentycznie samorządne, odizolowane nawet od tego, co się nazywa przychodem. Co do tych uszczypliwości, których tutaj mnóstwo już słyszałem, chcę Państwu powiedzieć, że trzeba być ślepcem, naprawdę trzeba być ślepcem, żeby nie widzieć, jak samorządy przez ostatnie 8 lat urosły w czyste miejsca, zadbane, eleganckie. Popatrzcie na domy w naszych powiatach. W Europie nie spotkacie czegoś podobnego. Polska jest czystym, zadbanym miejscem, a to też dzięki prezydentom, dzięki wójtom i, proszę Państwa, gminom. I chcę powiedzieć tak, że są miejsca, gdzie da się połączyć ogień z wodą i takimi miejscami jest Ciechanów, popatrzcie jak starosta działa, pozdrawiam serdecznie. Takimi miejscami są miejscowości takie jak Ojrzeń, gmina, popatrzcie jak to wygląda wszystko pięknie, pozapolitycznie, ale też jest nonszalancja niektórych samorządów, dlatego że w środku wsi buduje się za setki tysięcy złotych park, z którego nikt nie korzysta. Pytam, po coś to postawił? Dawali, to brałem. Więc to też nie o to chodzi, proszę Państwa, żebyśmy przeżerali pieniądze w inwestycje, które nie mają żadnego sensu. A zapewniam Państwa, że gdyby ta gmina zarobiła te pieniądze, nie miałaby problemu z ich wydawaniem na bzdury, bo ponieważ czyjeś to niczyje, a zarobione przez siebie to jest własne. Tego życzę właśnie polskim gminom, no i oczywiście Polsce powiatowej. Dziękuję bardzo.